Urszula wierzy, że podjęła słuszną decyzję, przejmując Biankę pod swój dach. 18-latka pracuje jeszcze ciężej niż do tej pory. Dba też o porządek w mieszkaniu. Chcę się odwdzięczyć. To akurat, wiesz, no dobrze nie świadczy, nie? Puść mnie! O nie, to znowu on! Dzwoń na policję. Zostaw ją, zostaw, zostaw! Co ty robisz? Zostaw ją! O dziadersie, nie twoja sprawa! Słuchaj, gościu, 500 metrów stąd jest komisariat policji. A 200 metrów stąd mijaliśmy pieszy patrol. Jak myślisz, co? Ile czasu mi zajmie, żeby tu doszli do nas? Weź, Bianka, idź do sklepu. A ty z to. Boli. Co ci jest? Chyba coś z dzieckiem. Z dzieckiem? Zaraz, to ty jesteś w ciąży? Tak. Dzwonię na pogotowie. Wypadź stąd! Szymczykowie zawieźli Biankę do szpitala. Okazało się, że jej dziecku nie grozi niebezpieczeństwo. Bartosz złożył w międzyczasie zeznania na komisariacie. Może jesteś głodna, zrobić ci coś do jedzenia? Nie, nie, dziękuję. Pewnie chcecie porozmawiać. Nie musimy teraz. No, ale jeśli masz siłę... To będzie długa i smutna historia. Spokojnie, mamy dużo czasu. Proszę, usiądź. Więc wszystko to, co mówiłam o moich rodzicach, było prawdą. Piją, a w domu jest melina. Uciekłam, gdy kumpel ojca chciał mnie zgwałcić. Kasper był wtedy moim chłopakiem i zgodził się na to, byśmy wspólnie zamieszkali, ale postawił jeden warunek. Jaki? Miałam dealować. Ale ja nie chciałam. Wtedy się wkurzył i po raz pierwszy mnie pobił. Przepłakałam całą noc. Ale zostałam. Bo dokąd ja miałam pójść? To on jest ojcem twojego dziecka? Tak. Kiedy powiedziałam mu o tym, że jestem w ciąży, wściekł się i zażądał, żebym je usunęła.